Witamy serdecznie. Jerzy Kulej. Andrzej Kostera, proszę Państwa, gala bokserska na słynnym stadionie Parken w Kopenhadze. Dzisiaj w głównym punkcie wieczoru Mikkel Kessler będzie walczył z Mehdim Bouadlam, mistrzostwo świata emerytus super średniej. Wyjaśnijmy, o co tu chodzi. W każdym razie najistotniejsze jest to, że wraca ten walczący wiking, wspaniały Mikkel Kessler po prawie 14 miesiącach przerwy z powodu kontuzji. Miał problem z oczami, ale już wszystko w porządku i powraca ponadto. Pięć ciekawych walk. Zobaczymy wielkie talenty boksu duńskiego. Zobaczymy Amerykanina Zacha Page'a, Edmunda Gerbera. No ale zaczynamy od starcia. Tutaj Juan Nelongo zmierzy się z Dustinem Dirksem. Może Państwo pamiętacie tego pana. O właśnie, Juan Nelongo walczył z Dawidem Kosteckim 5 marca 2011 roku w Krynicy Zdroju. Cygan wygrał wtedy wszystkie rundy. Wszyscy sędziowie punktowali 60-54. To było 5 marca 2011 roku. Nelongo walczył wtedy na dystansie 6 rund. To był jego ostatni występ. Zobaczymy, jak teraz. To jest ringowy weteran na zawodowych ringach już 15 lat, od 1994 roku. Dwa razy walczył o mistrzostwo Europy, dwa razy przegrał w 2000 roku z Clintonem Woodsem na punkty i w 2002 z Danilo Häuslerem, Niemcem. Także to były dosyć stare czasy, 10 lat temu. I jego rywal, niepokonany Dustin Dirks, kreowany na następcę Henry'ego Maskiego, eksmistrza świata IBF w wadze półciężkiej. No ale do klasy Maskiego jeszcze mu daleko, do osiągnięć też. Pozostaje niepokonany, ale jeszcze nic wielkiego nie osiągnął Dustin Dirks. Jak twierdziły, przechodząc na zawodowstwo, jego boks opiera się na sile. Przeszedł na zawodowstwo, ponieważ w amatorstwie liczy się szybkość, a on stawia na siłę ciosów. No do tej pory niepokonany. 20-0, w tym 14 nokautów. Już Dirks w ringu. Przypominam, to jest kategoria półciężka. Tuukka Koistinen zapowiada dzisiejsze walki. In the red corner, czerwonym narożniku, w spodenkach niebieskich z białym lampasem, 21 zwycięstw, 12 przegranych, 1 remis, 9 wygranych przed czasem. Mieszka na Wyspach Kanaryjskich, 183 wzrostu, 186 zasięg rąk. I za chwilę zobaczymy jego rywala. To jest właśnie on, Dustin Dirks, z trenerem Otto Raminem. 182 cm wzrostu, 181 zasięg rąk, 22-letni, tak jak wspominałem, niepokonany. 20-0, 14 nokautów, zdecydowany faworyt tego pojedynku. 8 rund, kategoria półciężka. Dustin Dirks. W czasach amatorskich, juniorskich walczył z Polakami. Powodzenia. Na turnieju w Berlinie w 2006 roku pokonał Damiana Rybakowskiego. Walczył też w Polsce w turnieju imienia Józefa Króży. Przegrał finale z Michałem Łoniewskim z Elbląga. W sumie na amatorskich ringach 33 walki.
24 zwycięskie, 4 remisy, 5 przegranych. Jego największy sukces to Międzynarodowe Mistrzostwo Niemiec Juniorów w 2006 roku. No a potem już podpisał zawodowy kontrakt. Dirks, spodenki czarne. Nelongo, niebieskie. Dirks niepokonany. Nelongo już u schyłku kariery. 41 lat, prawie o 20 lat starszy, dokładnie o 19 od Dirksa. O, świetny lewy prosty, sztywny taki Dirksa. Po zwodzie, tułowiem, jeszcze jeden. A musi uważać bardzo Nelongo, bo po tym lewym zawsze Dirks zaskakuje mocnym prawym. A ta przymiarka do zadania mocnego ciosu. Lewy, odskok. Ostrożny jest Nelongo. Zaczął troszeczkę balansować ciałem, bo tak to sztywny jest. Wysoko rękawice, ostrożnie. Poczwórny lewy prosty. Ten lewy prosty ma nieźle opanowany. No to wspominałem o tej jego karierze amatorskiej. Solidne podstawy w boksie amatorskim, trochę sukcesów. Boksuje od 15 roku życia, więc już 6 lat boksował w czasach amatorskich w Eintrachcie Berlin. A miał w narożniku, teraz nie wykorzystał Dirks. No szkoda, bo to jest okazja zamknąć przeciwnika w narożniku i zadać serię ciosów. Ale właściwie boksuje tylko lewą ręką. Żadnego ciosu prawą. Na początku była taka fajna akcja. Właściwie. Nad lewą ręką strzelił prawym. Troszkę wystraszył tym ciosem Nelongo i teraz już znowu chyba przygotowuje taką niespodziankę. Jeszcze raz lewy. No teraz poszedł prawy podbródkowy, lewy podbródkowy i zachwiał się Nelongo. I lewy sierpowy. No, zdaję sobie sprawę chyba Dustin Dirks, że tu jest szansa, żeby zrobić dobry sparring. Dobrą walkę treningową. O właśnie, zobaczył, jest okazja. Pod prawy łokieć, już tam trafia lewym z dołu. Runda dla, nie ulega wątpliwości, Dirksa. Widzimy Nelongo. Przypominam, jesteśmy na największym stadionie w Kopenhadze, piłkarskim parkiem. Widzimy Dirksa. Jaki trafisz lewą, potem idzie prawa, cały czas jesteś w ruchu. Raz idziesz w lewo, raz w prawo. I bijesz prawym środek. I w powtórce to szybkie lewe i zakończenie akcji prawym podbródkowym. No, znakomicie to zrobił, to trzeba podkreślić. Druga runda pojedynku w wadze półciężkiej. Zaplanowania na 8 rund. Czarne spodenki Niemiece Dustin Dirks, niebieskie spodenki Hiszpan Juan Nelongo. Nelongo. Wspominałem, dwa razy walczył o Mistrzostwo Europy bez powodzenia. Spotykał się z wieloma potentami zawodowych ringów, między innymi z Jeanem Mormekiem, z Zoltem Erdejem, Gabrielem Campillo, z Dimitrim Suchockim. Z Erdejem przegrał na punkty, ale wytrzymał 12 rund opasu WBO International. Mormek, Suchocki i Campillo go znokautowali. I przypominam, w ostatnim pojedynku wygrał z nim zdecydowanie na punkty wszystkie rundy Dawid Kostecki. To było w Krynicy Zdroju. Oszczędnie używa tej prawej ręki Dustin Dirks.
Słyszeliśmy o to ramina, żeby biły lewym, takim na rozluźnieniu. Ten lewy prosty był, czasami taki może za sztywny. Balansuje tułowiem w lewostko i prawy sierpowy, ale zagapił się, oddał mu Nelongo lewym sierpowym. Locker links. Danach die rechte. I potem idzie prawy. Przypomina trener Otto Ramin. No, bardzo sztywno zachowuje się Dirks. Nie balansuje tułowiem. Widać, że liczy na zakończenie walki właśnie mocnym prawym. Czekał, czekał z tym prawym, ale w końcu się doczekał okazji. I świetny atak do skoku. Teraz dwa lewe z dołu. Na pół dystansie. Bardzo ładnie lewy pod prawy łokieć. Odsłonił się Dirks, dostał lewy sierpowy, ale nie są to czasy groźne. Zejście w lewo skos, przed lewym, teraz ładny pod lewą ręką, lewy prosty. No dużo ładnych ciosów w wykonaniu Dirksa. Ale już nie nabiera się na te podbródkowe, tym razem na Longo. Ale też tym lewym prostym przeszkadza Dirksowi. O, proszę, odkrył świetny prawy nad lewą ręką. No właśnie, tu z tej strony grozi mu chyba największe niebezpieczeństwo. Prawy Dirksa jest bardzo niebezpieczny. No zawsze.